Jest z nami Karol Paciorek, znany polityk, publicysta, anonsista. Ogólnie pisze pan do jakiej gazety? Już a do każdej, proszę pana. Do tej, do której płaci, w sensie płacą. Okej, okay, czyli ogólnie dziennikarz, tak? Dziennikarzyna. Przyszedł nam opowiedzieć tutaj o zakładaniu firmy, tak? O zakładaniu firmy i czego się możemy dowiedzieć. Oj, proszę pana, bardzo wielu rzeczy. Ja jestem przedsiębiorcą o szerokim spektrum. Włodek śmieje się z ciebie. Carrefoura zamykają, no Kraków tak. Wypowiedział umowę Carrefourowi. I z tego co przeczytałem, do końca stycznia następnego roku mają się albo zamknąć, albo zmienić asortyment. Podobno ta firma, która wynajmowała lokal, zataiła charakter tego, co tam będą prowadzić. Mówiłem o szuści. Jak dla mnie nadal jest to paranoja. Ale ja chciałem powiedzieć, ja mam ważniejsze problemy niż Carrefour w sukienicach. Carrefour. Powinien być teraz taki demotywator z moją miną i napisać, prowadzić program z debilem. Ja pierdolę. Możesz mi wytłumaczyć, jak przechodzisz od cieszenia się do prowadzenia auta? Losowy fakt na dziś. I chciałbym, żebyście się skupili teraz, bo to jest ważne i dla każdego z was może być istotne. Skupcie się! Dokładnie. Bo ja widziałem, oni schowali nasze okienko z filmikiem i siedzą na fejsie. Kobiety, niektóre, mogą być uczulone na spermę. To nie wymaga komentarza, ale to jest istotne. Jak niektórzy mieliby żyć bez takich informacji? No dokładnie. No ale stary pomyśl. Nagle wiesz, wysypka nie wiadomo skąd. Nie chcę o tym myśleć. Wysypka nie wiadomo skąd. I tak, no to, no po czym ta wysypka? No po czym, no nie wiem. A? To jest istotne, ja mówię zupełnie poważnie. W sensie, ja rzadko mówię poważnie, ale kiedy mówię o kobietach i o spermie, mówię zawsze poważnie. Czy może jakieś rurczki co w Instagram Paulem? Bardzo proszę. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę więcej o prowadzeniu firmy, dlatego jest ze mną finansista Karol Paciorek. Witaj, Karol. Karol, opowiedz może wszystkim zainteresowanym, czy łatwo jest założyć w Polsce firmę? Jest pewna wysoka bariera wejścia w tej kwestii i mali przedsiębiorcy mają dużo problemów, chociażby z niedobrymi rozwiązaniami typu założenie firmy w jednym okienku, bądź też kwestia obsługi firmy przez sieć internet, która w praktyce nie działa tak dobrze, jak miałaby działać. Natomiast ilość przedsiębiorców w Polsce, małych zwłaszcza, jest bardzo duża i wydaje mi się, że jest to zachęcające dla osób z zewnątrz, które pracują w firmach jako pracownicy na etat, bądź też na umowy śmieciowe, że chcą zakładać własną działalność gospodarczą. Do czego zachęcamy bardzo serdecznie w imieniu Centrum imienia Adama Smyfa oraz Włodek Markowicz. Ja tak zauważyłem, że wszyscy ci redaktorzy, dziennikarze, którzy gadają, tykają. Muszę mu dać znać, że go słucham, a jak lepiej dać znać niż kiwać głową. I mam wrażenie, że to są właśnie takie te pieski, jak w samochodach się kładzie takie. Wydaje mi się, że są dwa typy ludzi. Jeden, który chce pracować na etat, drugi, który chce pracować w swojej firmie. No. I nie mam nic do tych, którzy chcą pracować na etat. No nie, ja też nie mam. Bo takich ludzi jest 90%+. Ale to często jest tak, że nawet jak robisz jakąś działalność, to nie musisz tego stricte jeszcze ubierać w firmę, żeby płacić podatki. Często możesz zacząć jakoś tak troszkę na lewo, troszkę na krzywo. Nie, no to tak. Nie, no to załóżmy, że już ktoś tak ma. No nie? Jestem, no patrząc na siebie, jestem fotografem, który powiedzmy, że zaczyna robić zdjęcia na weselach, na ślubach. I zaczynam. I udało mi się zrobić jedno, dwa, trzy i to oczywiście. Gdzieś tam, prawda, po znajomości. Bez podatku. Ja tego nie powiedziałem, ale w pewnym momencie okazuje się, że na przyszły rok mam na przykład już 10 zamówień. Wiesz, ja kiedyś byłem na weselu i rozmawiałem z, akurat to była kapela weselna i ta kapela powiedziała, że gdyby oni mieli wystawiać faktury, to w ogóle by ich wszystko zeżarło. Kurde, bo jeśli ktoś jeszcze nigdy nie prowadził, to firma zżera w ja się zgadzam. Bez cenzury. Dużo. Dużo. Tych wszystkich podatków, VAT-ów, dochodowych, sraków, mujów, pików. I okazuje się, że jak dostajecie na przykład 6 tysięcy, to wam do kieszeni z tego jest pewnie jakieś 3, jeśli dobrze policzyłem. I jak sobie to tak wyobrazisz, ile to wszystko tak przejada państwo, te VAT-y i te podatki i tak dalej, to ci się przykro robi i później zaczynasz doceniać na przykład te wszystkie śmieciowe umowy, które są podobno tak strasznie złe, tylko nie wiem w oczach kogo one są złe, bo wielu ludzi świadomie je wybiera, bo wie, że jest postawione przed wyborem, albo jestem na umowie zlecenie i płacę podatek, albo jestem na umowie o dzieło i nie płacę podatku, a przynajmniej może mniejszy. I dlaczego ja mam płacić, skoro mogę nie płacić? I teraz jeszcze mówią, że to jest złe. W sensie wmawiają wszystkim, że to jest złe, kiedy dla wielu ludzi to jest naprawdę dobre i no. W szczególności dla freelancerów, artystów. Dla ludzi młodych, którzy jeszcze tak bardziej myślą o emeryturze.
emeryturze. Naprawdę, a nagle, bo wydaje mi się, że to jest głównie dla ludzi, którzy chcą mieć stałą pracę. Mhm. Oni mówią, panie premierze, byłem w zakładzie pracy i zamiast mi dać umowę o pracę i żebym tam pracował 30 lat i nic nie robił, to mi dają umowę o dzieło i mogą mnie wywalić od tak. I ja nie mam żadnych praw do urlopów ani nic. I to jest też prawda. Tak. To jest też prawda, jasne. Ale ja mówię o tym też w takim kontekście, że wydaje mi się, że wielu ludzi, którzy pracują na etat, albo nawet na umowę śmieciową, i nawet może zwłaszcza ci, co pracują na umowę śmieciową, myślą sobie tak, o, jakbym miał własną firmę, bym sobie kupił tak, auto, bez znaczy z odliczeniem VAT. Na pewno jakieś zajebiste. Chrysler. Chrysler. Infinity. Infinity, ja taki najbardziej, ten taki najbardziej buńczuczny. Super brzmi. Chałupę bym sobie wszystko odliczał, bo bym miał firmę. Bym sobie odliczał to, tamto, sram, to oczywiście każdy jakieś tam plotki słyszał o tym, co sobie można odliczyć. Dążę do tego, że warto przynajmniej spróbować założyć firmę, bo nic się nie dzieje, jak się nie uda, no nie, biznes. Przecież zakładasz firmę, przy dobrych wiatrach możesz jeszcze łapnąć jakąś dotację i zobaczysz, jak to jest. W sensie zobaczysz, czy warto bawić się w własną firmę, czy nie warto wrócić do jakiejś korporacji na etat. Bo są ludzie tacy i tacy. Pan Gary Vaynerchuk powiedział, nieważne, kiedy zakładasz biznes, o ile nie zakładasz biznesu. Mówi się, że musi być koniunktura na to, żeby zakładać biznes, a z drugiej strony wielu ludzi znanych, bogatych, którzy założyli dobre biznesy, mówią, że nie ma czegoś takiego jak zły czas. Czy jest hossa, czy jest bessa, warto zakładać biznes, jeżeli to jest dobry biznes. Nie wiem, czy lekkosłynczy może być uważany za biznes, ale razem z tym lekkosłynczym założyliśmy firmę. To nie były też chyba super czasy 2010, to było akurat... Znaczy no, bo firma była na ciopkę wcześniej. Niby kryzys, nie kryzys i tak średnio. Akurat, no. A w kryzysie akurat kto najwięcej oszczędza? Reklamodawcy! Bo stwierdzają, że jednak nie warto się reklamować, jeszcze zajmie trochę kasy. Serio. Bardzo ciekawy odcinek dzisiaj. Bardzo ciekawy, serdecznie witam. Bo wydaje mi się, że jednak wiele z was myśli o tym, czy założyć własną firmę. Tak mi się wydaje. Albo macie to z tyłu głowy gdzieś daleko, myślisz, że za parę lat. Myślcie o tym już teraz. Nasza odpowiedź jest na dzisiaj. Zakładajcie. Zakładajcie. Bo nic się nie stanie, jak wasz biznes się nie uda. O ile to nie będzie biznes taki jak miliard podobnych biznesów. Jeżeli chcecie założyć kolejną piekarnię na osiedlu, na której są 3 piekarnie, to może pomyślcie nad czymś innym. Jeśli ktoś myśli o takim internetowym biznesie, chce robić bloga, chce robić wideobloga, chce robić coś tam, to niekoniecznie musicie zakładać ten biznes, ale trochę poważniej wyglądacie w oczach kogoś, kto chce z wami współpracować, jeśli możecie mu wystawić fakturę VAT. W sumie nawet na Blog Forum było parę razy to poruszane w kwestiach takich formalnych, czy warto mieć firmę, czy nie warto mieć firmy i wychodzi na to, że jednak ludzie poważniejsi od nas, czyli tam byli jacyś adwokaci, mecenasi. Kominek jest poważniejszy od nas. Serio? Tak myślisz, że jest poważniejszy od nas? Ma poważniejszy wyraz twarzy, ale nie powiedziałbym, że jest poważniejszy. Jejku, jeśli Kominek to ogląda, to ja się boję twojego wyrazu twarzy czasami. Jezu, to jeśli Kominek to ogląda, co? No, nie wiem, tak. Ale ktoś mu może podesłać, Kominek mówi o tobie i wtedy by obejrzał. Bo kiedy się uśmiecha, to jest bardzo miły człowiek. Kiedy się uśmiecha, to jest bardzo miły człowiek. A kiedy się nie uśmiecha, to jest tak. Ale i tak się lubimy chyba. Chociaż Kominek powiedział... Chociaż ciężko stwierdzić. Bo mi powiedział, że mnie nie lubi. Raz ci powiedział, że cię nie lubi? Teraz mi powiedział z 20 razy, że mnie nie lubi, ale to tylko świadczy o tym, że mnie lubi wszystko w temacie. Boli. Przykro mi się robi, przykro. Kiedy kończymy. Musimy kończyć. Tak, mi też się przykro robi. W sensie cały dzień, co teraz przez resztę dnia? No dokładnie. W sensie, w którą stronę iść? Jakie masz plany? Ja się położę sobie na. Dzisiaj na wieczór mam plany. Czy jestem zawarty w tych planach? Tak. Mam wziąć prysznic przed wyjściem? Nie. Lubię cię, jak śmierdzisz. Po tym wyznaniu nie pozostaje nam nic innego, jak naprawdę powiedzieć, że wy jesteście najlepszą widownią świata, bo kto by zdzierżył takie wywłoki? No kto by zdzierżył? Kominek by nie zdzierżał, wywaliłby was na zbity pysk. Stary, po prostu, no, dokładnie. No, zbanowałby was, powiedział, że ja tu rządzę, a u nas każdy ma swój dom. Dokładnie. U nas każdy może znaleźć azyl. Czarnoskóry, biały. Muzułmanin, Żyd. Chrześcijanin. Każdy ma azyl. Hindus. U lekkostronniczy. Powiedzcie to swoim znajomym. Tak! Jeśli nie masz się gdzie podzieć, idź do lekkostronniczego, oni cię przygarną. Wtedy już będziemy większą rodziną i wszyscy już będziemy lekkostronniczy. No właśnie. Czym jest dla ciebie sukces? Jejku, takie słowo. Powiedziałbym, sukces jest dla mnie wtedy, kiedy mogę pomyśleć o tym, co zrobiłem i nie żałować. To jest dla mnie sukces. Wtedy pomyślałbym sobie, kurde, ty to masz sukces.